25 groszy od każdego litra paliwa przeznaczone na budowę dróg. To oto w polskich domach kłócimy się od jakiegoś czasu. Opłata paliwowa czy to jest kolejne zdzierstwo i kolejny podatek złodziejski, czy może to jest doskonała inwestycja w naszym kraju, gdzie kwitnie nam cudownie gospodarka. Nie będziemy tego rozsądzać i ja nie mam zamiaru tutaj szukać argumentów dla jednych i dla drugich, ale pomyślałem sobie, że zamiast kłócić się o politykę, to warto jest się czegoś nauczyć, więc znalazłem 10 rzeczy, które warto moim zdaniem odnotować przy takiej opłacie. Paliwowej, dzięki którym możemy trochę lepiej poznać, jak działa gospodarka i ten przepływ pieniędzy w środku. Przypominam, że naszych pieniędzy, bo podatników. Po pierwsze, czy wiemy, z czego tak naprawdę składa się cena paliwa? Bo jak słyszę, że 25 groszy, jak zestawimy z ceną aktualną paliwa, to nie jest przecież tak źle, a przecież pieniądze pójdą na budowę dróg. No dobra, tylko że w cenie naszego paliwa ropa, czyli w ogóle surowiec, to jest ledwie 40%, a ponad 50% ceny paliwa to jest tak naprawdę zbiór różnych podatków akcyza, VAT, właśnie opłata paliwowa wszelkiego rodzaju malutkie dodatkowe daniny czyli te dwa filary, które zasilają regularnie budżet państwa czyli oczywiście akcyza. I VAT. Można powiedzieć, że bez w ogóle podatków w paliwie to nasz budżet wyglądałby dużo skromniej. Także pamiętajmy o tym, że opłata paliwowa jest dodatkowym podatkiem do tej bardzo dużej sterty podatków, która już jest. Także to nie jest amerykańskie Eldorado, że ropa spada, spadają ceny. U nas ropa spada, spadają troszeczkę ceny. Po drugie, skoro te pieniądze z nowej opłaty będą przeznaczone na drogi, to ja bym sobie chętnie zadał pytanie, a w takim razie jak teraz finansowane są drogi, skoro potrzebujemy jeszcze dodatkowej opłaty? Otóż, oczywiście, odpowiedzią jest budżet, w którym można bardzo łatwo zobaczyć, jakie kwoty są na co przeznaczane. Na cały transport w 2017 roku skonsolidowana kwota inwestycji to bodajże 18,5 miliarda, z czego ponad 9,5 miliarda będzie przeznaczonych tylko i wyłącznie na drogi. Więc teraz, jak wam ktoś powie, że z tych 25 groszy spodziewamy się, 3-4 miliardów złotych wpływów rocznie, to sobie to zestawcie z tym, że w całym budżecie na wszystkie drogi ma być wydane 9,5 miliarda, a tutaj będzie jeszcze dodatkowych ileś tam miliardów. A jak znamy te liczby, to możemy też weryfikować za rok, za dwa, za trzy cały ten pomysł, no bo. Czy jeśli 1 trzecia więcej pieniędzy będzie do budżetu wrzucana na budowę dróg, to czy faktycznie tak dużo dróg powstanie? Czy nie okaże się na przykład za rok, za dwa, że mniej pieniędzy w budżecie jest przeznaczanych na drogi, no bo jest nowa opłata, a tamte pieniądze poszły sobie gdzieś i dróg wcale nie przybyło znacząco, ale pieniędzy do budżetu już tak. Po trzecie malutka lekcja księgowości. Dobry finansista, dobry księgowy jest w stanie pomnożyć te pieniądze, jeśli mówimy o inwestycjach publicznych. Z tych 25 groszy, pamiętajmy przecież, że to nie jest tylko tak, że za gotówkę, czystą gotówkę buduje się drogie autostrady w całym kraju. Bardzo często są to różnego rodzaju akcje kredytowe oraz dofinansowania unijne, więc ta gotówka z tego podatku, która zasili budżet, może tak naprawdę oznaczać więcej gotówki, którą wygenerujemy w akcji kredytowej. Czyli to nie jest tak, że wszystko się przekłada jeden do jednego. Pamiętajmy, że wiele inwestycji. Po po pierwsze, jest cały czas finansowany kredytowo, po drugie, część inwestycji po prostu unijnych, a o najbliższe lata to jest dużo pieniędzy jeszcze unijnych, wymagają po prostu tego, żeby państwo oczywiście część pieniędzy od siebie wyłożyła. A tak swoją drogą, jak już mówimy o gospodarce, to czy to nie jest dobry moment, żebyśmy właśnie inwestowali? No bo przecież mamy prężnie rozwijającą się gospodarkę, to raz, a z drugiej strony mamy ostatnie lata, gdzie pieniędzy unijnych będzie aż tyle, więc może jeśli budować, to właśnie teraz. Czwarta lekcja jest bardzo prosta i kierowcy opanują ją naprawdę w 5 sekund. Liczenie w skali roku. Na wielu różnych wideo na tym kanale powtarzam, że warto jest liczyć sobie różnego rodzaju koszty i wydatki w skali roku, bo to nam faktycznie pokazuje, ile ubywa nam z portfela. To, że coś kosztuje 2, 5 zł i tak dalej, no nie ma dużego znaczenia, jeśli nie zobaczymy, że na przykład w skali roku wydajemy na to 1000 zł. Więc szybkie liczenie dla kierowców. 25 groszy na litrze paliwa. Zadajmy sobie oczywiście pytanie, ile tankujemy tygodniowo, ile tankujemy miesięcznie, a jak już mamy liczbę miesięczną, to wiadomo, razy 12 i już wiemy, że 25 groszy to ile? 50, 60, 100, 200, 300 czy może 1000 zł więcej w skali roku. I po piąte, czy my jako konsumenci odczujemy, że wyrywa nam się te 25 groszy z kieszeni, czy może trochę więcej? Bo pamiętajmy, że usługi transportowe to są usługi, które wchodzą w skład cen różnych innych produktów i usług. W ogóle jest taka uproszczona zasada, że taki towar na półce to 10% jego ceny to już jest sam transport. Więc jeśli rośnie koszt samego transportu, to mogą rosnąć też inne ceny, no bo urosło nam y, koszt paliwa. I to jest taka sieć naczyń połączonych. Jedna opłata tak naprawdę powoduje lawinę przerzucania na siebie tych kosztów, bo finalnie każdy przedsiębiorca dąży do tego, żeby koszt był przerzucony na finalnego konsumenta, czyli na przykład na nas. To jeszcze wniosek szósty, jak już jesteśmy przy tych rosnących cenach, to wam dodam, że jest taka niepisana zasada w handlu, że jak jest wprowadzana jakaś opłata i przerzuca się już ten koszt i tak na klienta, to jeszcze często dorzuca się coś od siebie. To jest takie dosyć naturalne, że jeśli ja dostanę opłatę 3%, to będę myślał, jak na klienta gdzieś tam finalnie porzucić 4%, może trochę w obawie, że jeszcze ta opłata znowu mi urośnie i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli to rozłożę w czasie, to i tak będę starał się przerzucić ten koszt na drugą stronę, więc nie zdziwcie się. Jak opłaty wam urosną, na przykład, właśnie na stacjach paliw, nie o 25 groszy, a na przykład o 30, 35. Dlaczego? Bo jest też narzuconych tych kilka groszy górki, a jak ktoś zapyta, dlaczego robi się tak drogo, to każdy i tak odpowie, przecież to wina polityków, bo jest kolejny podatek narzucony, prawda? Punkt siódmy dedykuje inwestorom, no bo jak ktoś wprowadza jakąś opłatę, która będzie przeznaczona na jakąś inwestycję, to ktoś musi na tym zarobić, a może też zarobić na tym akcjonariusz, jeśli kupi akcję odpowiedniej spółki. Zobaczcie, przecież sektor budowlany będzie musiał wybudować te nowe drogi, a mówimy o takich kwotach, bo cały czas obracamy się wokół tych 25 groszy, ale jak przełożymy to na miliardy przeznaczone na drogi, to sobie pomyślcie, że będą to kontrakty prawdopodobnie dla polskich spółek, a część z tych spółek może być notowana na giełdzie, więc warto śledzić te wykresy i zobaczyć, czy może przypadkiem nie mamy w portfelu czegoś, co właśnie dostaje prezent od polityków, bo te pieniądze przejdą do spółek e, giełdowych. Punkt ósmy już trochę mniej przyjemny, bo ktoś zyskuje z jednej strony, ale też zawsze ktoś traci. Już mówiliśmy trochę o branży transportowej, ale zobaczcie sobie jak wygląda skala wydatków dla zwykłego konsumenta, a jak właśnie dla przedstawicieli tej branży. Branża transportowa ma w kosztach prowadzenia biznesu mniej więcej 1 trzecią wszystkich kosztów właśnie spożytkowaną na paliwa, więc dla nich ta podwyżka może być tak naprawdę czynnikiem być albo nie być, jeśli nie będą w stanie w żaden sposób jakoś regulować tego cenowo i tak jak już mówiliśmy przerzucić to sobie na klienta. Więc tutaj jest największe zagrożenie, w szczególności dla tych, którzy nie mają dobrej płynności finansowej, nie mają dużego zabezpieczenia. Dla nich taka opłata może być przysłowiowym gwoździem do trumny, jeśli ten biznes i tak był teraz niestabilny. Punkt dziewiąty. Zawsze są takie zjawiska gospodarcze, o których się albo głośno nie mówi, albo wszyscy udają, że ich nie ma, a o, to też ma jakiś na to wpływ. Tutaj na przykład pomyślałem sobie o turystyce paliwowej. No, bo nam oczywiście wszystkim przeszkadza, że my gdzieś odprowadzamy gdzie indziej podatki, albo gdzieś jedziemy coś kupić do innego kraju, bo jest taniej, ale nie przeszkadza nam to w drugą stronę. Jak sobie na przykład Niemcy przejeżdżają przez granicę, no i dziwnym trafem tankują do pełna, bak zawsze po naszej stronie, bo jest po prostu tani. Dla nich ta opłata też może być jakimś tam czynnikiem, że już się niekoniecznie będzie opłacać, ale tu już oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Tak sobie pomyślałem, że ta turystyka paliwowa tutaj jest takim zjawiskiem, o którym warto pamiętać, no bo o nim się głośno nie mówi, że tam ktoś tam. Przyjeżdża do nas, bo taniej, ważne, że u nas zostawia kasę. No i dziesiąty punkt, ostatni, już prawno administracyjny. Zastanawiałem się przez moment, dlaczego nikt nie pyta tutaj o zdanie, tylko nagle ni stąd nie są wakacje, będzie jakaś dodatkowa opłata paliwowa. Otóż nie wszystkie projekty wymagają konsultacji społecznych, tych mitycznych konsultacji, o których zawsze tak słychać głośno, jak są wprowadzane nowe ustawy. Politycy już dawno wpadli na ten pomysł, że wystarczy złożyć coś jako projekt poselski i bardzo często właśnie takie niewygodne ustawy są w ten sposób przepychane i ustawowo to omija całkowicie konsultacje społeczne. No bo wiecie, Zenek, Franek, coś tam napisał, ktoś jeszcze się potem podpisał. Tu nie jest pomysł całej partii, to jest pomysł tam chłopaków, nie? Tak działa po prostu obejście tego przepisu i oczywiście nikogo tu za rękę nie można złapać, bo zawsze można powiedzieć, że oni mieli genialny pomysł, ale na przestrzeni lat zobaczycie, że nie jedna ustawa właśnie tym trybem była wprowadzana, no i pomija te bardzo niewygodne konsultacje społeczne i nikt już nas nie musi o zdanie nie pytać. Mam nadzieję, że dałem trochę argumentów zarówno tym, którzy są za podatkiem, jak i tym, którzy są przeciwko, ale przede wszystkim mam nadzieję, że to wideo czegoś was nauczy o finansach, o tym, jak działa gospodarka, czy o tym, jak działa przepływ pieniędzy w gospodarce, bo to są nasze pieniądze, pieniądze podatników, więc wiedza tutaj jest wskazana i jak już się kłócimy, to kłóćmy się merytorycznie. Zapraszam serdecznie do lajkowania, do dyskusji w komentarzach. Oczywiście proszę o kulturę, bo jak się pojawia temat polityczny, to wszyscy wiemy, co się może wydarzyć w komentarzach, a absolutnie nie o to tutaj chodzi. Także jeśli chcecie więcej takich wideo, to tym bardziej zapraszam też do lajkowania i komentowania, żebyście dali mi znać, że to jest fajna rzecz, że można się czegoś nauczyć, czegoś więcej, niż tylko to, czy ten polityk zrobił coś źle, czy ten zrobił coś dobrze, a o to o czym tak naprawdę ci politycy mówią, bo to wszystko wiecie, te awantury, to przerzucanie się liczbami i tak dalej, to nic innego jak przekładanie z jednej kubki na drugą naszych pieniędzy, pieniędzy podatników. Więc w tym przypadku tym bardziej warto kłócić się o nie merytorycznie. No i zapraszam do subskrybowania. Więcej, oczywiście, o finansach gdzieś tutaj, na tych wszystkich innych wideo na Doradca TV.